Kora bez wątpienia na zawsze pozostanie w sercach swoich fanów. Śmierć wokalistki wstrząsnęła światem kultury i sztuki, aż ciężko uwierzyć, że gwiazda odeszła z tego świata już blisko 2 lata temu. Niedawna rocznica jej urodzin była idealną okazją do wspomnienia jej życia. Czym podzielił się Kamil Sipowicz? Kora i tajemnice z jej życia. Niedawno informowaliśmy o tym, jakie bolesne wspomnienia z dzieciństwa zdążyła ujawnić Kora podczas jednego z wywiadów. Tym razem sekretem z jej życia podzielił się Kamil Sipowicz. Artysta zrobił to przy okazji 69. urodzin wokalistki. Mało kto spodziewałby się takich informacji, wcześniej nikt o tym nie mówił. Kora i Kamil Sipowicz z całą pewnością tworzyli wyjątkowo zgraną parę, którą łączyła wyjątkowa więź. Od czasu śmierci gwiazdy artysta nie daje o niej zapomnieć i organizuje wystawy, koncerty oraz udziela wywiadów. W rozmowie z portalem Faktem, przytaczanej przez portal Jastrząb Post, Kamil Sipowicz wyjawił sekret wokalistki, o którym mało kto wiedział. Czym podzielił się Kamil Sipowicz? Rocznica urodzin artystki była idealnym momentem na to, by wyjawić, jakie podejście do tego dnia miała Kora. Kamil Sipowicz przyznał, że gwiazda uwielbiała dzień swoich urodzin. Tym bardziej, że z reguły towarzyszyła mu piękna pogoda. Tego dnia bez względu na to, gdzie byliśmy, zawsze były wielkie przyjęcia. Jak byliśmy w Warszawie, to organizowaliśmy duże przyjęcia. Nas na Płatniczej, gdzie przychodziły setki ludzi. Przyjaciele, aktorzy, pisarze, muzycy, artyści, wszyscy przyjaciele Kory, wyznał Kamil Sipowicz w rozmowie z Faktem, przytaczanej przez portal Jastrząb Post. Artysta wyjawił również, jak Kora spędziła swoje urodziny przed śmiercią. Ostatnie 2 lata przed śmiercią Kora urządzała urodziny w takiej małej restauracyjce Mama w miejscowości Jacnia na Roztoczu. Tam spotykaliśmy się ze znajomymi z przyjaciółmi, którzy przyjeżdżali z całej Polski. Było roztoczańskie jedzenie, były tańce, była dobra muzyka, dobre jedzenie. Alkohole i nie tylko, powiedział Kamil Sipowicz. Niestety, Kora odeszła z tego świata, pozostawiając ogromną pustkę w wielu sercach. Kamil Sipowicz zauważył, że w tym roku wyjątkowo, w dniu urodzin wokalistki, padał deszcz. Dla artysty nadal jest to wyjątkowy dzień, w którym upamiętnia swoją zmarłą żonę. Dzisiaj zapaliłem w domu kilkanaście świeczek. Jestem na Roztoczu, myślę o Korze. Zrobiłem specjalnie zdjęcia ogrodu, który Kora kiedyś zasadziła, dodał Kamil Sipowicz, wyjawiając nieznany dotychczas szczegół z życia wokalistki. Źródło: Jastrząb Post. Następny artykuł.